Witajcie wszyscy serdecznie, z tej strony przemawia do was moi drodzy parafianie Sara Temer. Hej. Luisa. Hej. Jestem Chris Shepard i robimy raszowany odcinek. Tak jak w poprzednim epizodzie słyszeliście, nagrywamy to jeden po drugim i mam już troszeczkę mało czasu. Będzie on 20-parominutowy najprawdopodobniej. Dlatego też dostałem turę i muszę się zastanowić, co tutaj zrobić, żeby przejąć kontrolę nad tymi wszystkimi rafineriami, że się tak wyrażę, morskimi. Co tutaj jest? Amako, w stanie pokoju. Ja mam całą wyspę opanowaną. Ja bym musiał zacząć myśleć o opanowaniu morza, bo troszeczkę mi to koślawo idzie. Ja bym sobie rozwinął ten port, żebym mógł sobie lepsze jednostki tutaj budować. A tutaj dam radę? Nie, już pieniędzy nie mam, ale mogę dowerbować sobie statki, że się tak wyrażę, bojowe chociaż, dobra? I tutaj też, proszę, bojowe. Okej, a wy, czy dacie radę złapać tych śmieciorów? Nie chcę robić bitwy, o kurna, ja będę... przez to, że iluminaci mają ten sam kolor, ja nie widziałem, co tutaj jest. A jest coś. Dobra, zrobimy bitwę. Hopa, są poharatani, ale mogę to przegrać, jeżeli gra będzie chciała mnie wyruchać. Jeszcze nigdy nie widziałem tyle bitew morskiej w serii szczególnie. Ja nie jestem dużym hejterem bitew morskich, to może być ciekawy temat na dzisiaj, tylko chciałem jeszcze się dopytać, czy chcecie coś dołożyć do tematu nietypowych, jeszcze nie omawianych przez nas strategii i czy ewentualnie z tymi X-komami, UFO, Phoenix Pointem w miarę czytelnie to wyjaśniłem. O, czy coś jeszcze? Mamy się propozycje? Miałem jakiś, jak mówiliśmy o UFO, miałem jakiś temat w głowie. Tylko nie pamiętam teraz. W sumie, że... W sumie nie mówiąc o Civce, ale tak nawiązując, jak lekko komentując twórców i ich działania ostatnie, nie? No. Co im Sara teraz dodają? Jakie państwo? Bizancjum. O, dodają Bizancjum, za które musisz zapłacić. To było też już w Civce 5. Za które też zapłaciłeś. Dlaczego Civka 6 ma coraz mniej ludzi, którzy nie grają? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, dlaczego ludzie po raz kurwa czwarty nie chcą zapłacić za... po raz trzeci za te same frakcje. Uznaję, że Beyond Art było najlepszą decyzją ich kurwa ostatnimi latami po prostu kurwa. Kiedy jeszcze się Beyond Art jest, zapomniałem trochę. Tak, ale było bardzo fajne. Ja osobiście muszę w końcu dokładnie w to zagrać. Mi się to osobiście spodobało. Fajnie do tego podeszli, inaczej, nie? W sensie niby ten sam styl, ale inny styl, inne podejście do gry, to było ciekawe. Ale no, Bimurzyn, czyli że zrób Civkę 6, gdzie... No, umówmy się, to jakby paradoks, to jest trochę taki imperatorom na starcie, nie? Czy takie, no, fajny pomysł, ale jest tak biedny, że nie opłaca się nie grać, przynajmniej na początku, nie? Tak było z imperatorem. No cóż. Fajnym tematem, jakiś strategii. Znaczy, można też poruszyć kwestię, bo zaczęłaś bitwy morskie w Total Warach. Naprawdę sądzicie, że bitwy morskie w Total Warach są aż tak biedne? Jak gram osobiście w Age of Sail, to mam takie... Przez lata grania bitew morskich w Total Warach mam źle podejmuję złe decyzje jako admirał. I w pewnym momencie kazałem zacząć zawracać pod ratę i... Wiesz, żagle nie były schowane i statek zaczął się cofać głupio. Tam, gdzie nie chciałem, żeby się cofał. Welp. Ups. Znaczy, dla mnie bitwy są przede wszystkim olanym tematem, bo tak naprawdę bitwy jakkolwiek były robione, że cokolwiek nad nim myślało, to było
to był Empire, potem minimalne usprawnienie tego w Napoleonie, potem trochę przerobienie tego w Szogunie, potem rzeczywiście zrobienie bitew innych w Romie i tyle. Bo Attila ma... Znaczy każdy Total War mimo wszystko inaczej podchodził do bitew morskich. No nie, bo... Empire znaczy wykorzystywał właśnie... motyw... Właśnie, no. Właśnie chciałem powiedzieć, że potem już ten Attila i ta Sobrytania kompletnie olały temat bitew morskich. Znaczy one były, ale tak jakby ich nie było, znaczy był gorszą wersją tych z Romy dwójki. Znaczy ja chciałem to inaczej trochę określić. Empire Total War i Napoleon Total War wprowadziły motyw z bronią palną i szyku liniowego, który ludzie bardzo nudzi, a mi bardzo się podobał w gruncie rzeczy i dla mnie był zupełnie inny niż walki na lądzie. I po prostu uważam, że często ludzie nie ogarniali tych bitew morskich po wielu latach grania w Total Wary na lądzie, że się tak wyrażę. I myślę, że stąd też te uprzedzenia. W pewnym sensie, bo po prostu inny sposób myślenia w prowadzeniu tych jednostek jest. No dobra, potem po Napoleonie mieliśmy Szoguna 2, gdzie dużą wagę trzeba było przywiązywać do zupełnie innego rodzaju manewrowania, bardziej stylu rojowego, dlatego kobaje z łucznikami, najzwinniejsze okręty, mimo że są najsłabsze, z płonącymi strzałami są esencją bitew morskich w Szogunie 2. Zmierzch samurajów, wracamy do broni palnej i na końcu mamy, uwaga, uwaga, Rome 2, gdzie był cały motyw z taranowaniem wrogich jednostek i ewentualnie jakiś katapult czy trebuszy na okrętach. Potem mamy rewolucję w Total War Warhammer 2, gdzie magicznie szukali jakiejś kawałku skały, żeby zacząć się tam na miejscu napierdzielać, gdzie okręty sobie stały gdzieś z boku. A nie, przepraszam, była jednostka, która też bardzo ciekawy, inteligentny pomysł, wprowadził jednostkę, że okręt dostawał nóg i zaczął łazić po tym kawałku skały, bo w końcu okręty jak te płazy wróciły na ląd, nie? Przepraszam. Kiedy rozmowa przypadkowo wróciła do jechania po Warhammerze. Znaczy... Ja tego, wiesz, że ja byłem przekonany przez długi czas, że w Warhammerze są bitwy morskie, tylko że moja jedyna kampania w Total Warhammerze była krasnoludami w głąb Starego Lądu i nigdy nie było okazji do tego, żeby musiał zrobić bitwę morską, ale jak wprowadzili DLC wampirów na morzu, to ja byłem pewien, że są te bitwy morskie, bo po co mieliby wprowadzić takie DLC, nie? Zrobić nie... DLC o piratach bez morza. Bez bitew morskich. Znaczy oni wtedy są najlepsi, co nie? Bo to co oni zrobili, to przerzucanie wojsk na pobliską wyspę, co nie? No. Ej kapitanie, mają przewagę liczebną, dobra, idziemy na ląd! To był mod. W sensie? To był mod. Moderzy zrobili moda, który dokładnie to samo robił. Parę miesięcy wcześniej. Żeby dać graczom możliwość rozegrania jakkolwiek tej bitwy, żeby w przypadku bitew morskich nie było wszystko zwalone na ten, na autorozstrzygnięcie, co nie? No. Moderzy parę miesięcy wcześniej zrobili coś takiego, po czym to skopiowało i zamiast zrobić bitwy morskie, to wrzuciło tak, ten upośledzony zamiennik. Znaczy z perspektywy no, moda to jest spoko, że można rozegrać bitwę w momencie, kiedy twórcy nie dali takiej możliwości, co nie? Ale z perspektywy jak oni to zrobili jako coś oficjalnego i potem to zrobili jako coś oficjalnego w Three Kingdom i potem jako coś oficjalnego w Troi, to jest dowcip. No. Więc cóż, ostatni raz, kiedy mieliśmy rozwinięte bitwy morskie w Total Warach, to był 2013 rok. Mam 2020, jakby ktoś zapomniał. I od tego czasu pojawiło się oficjalnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć części. Albo pięć, zależnie jak liczy Warhammera. No.
Ja tego nie za bardzo rozumiem. Znaczy, inaczej, można to zrozumieć, wiesz, w jakim kontekście? Ogromnych hejtów, jakie były na bitwy morskie, ogólnie w fandomie Total Warów, ale ja nie rozumiem samych tych hejtów. Dla mnie bitwy morskie były zupełnie czymś nowym, zupełnie czymś innym w gruncie rzeczy. Ja miałem wrażenie, że ktoś mówi, a nie, bo to po prostu rzucasz na rei te wszystkie okręty i równie dobrze mógłbyś robić auto. Nie? Co? Ja w ogóle tego nie ogarniam, tego argumentu. Ty musisz manewrować tymi jednostkami, ty jesteś w stanie na przykład o wiele mniejszą flotą pokonać większą flotę, przy czym wróg też trzyma się poszczególnych taktyk, które się opłacają w bitwach morskich. Fakt faktem, podstawowych, tak jak wiesz, jak na lądzie, że kawalerią szarżujesz na flanki, nie? No to są dosyć podstawowe mechaniki, ale jednak już sam komputer ci podpowiada na przykład, jak płynie na ciebie w szyku liniowym od najmniejszych do najcięższych okrętów, ewentualnie robi taktykę dwóch, że się tak wyrażę, linii. W Empire czy w Napoleonie, nie? Albo w Napoleonie, jak są okręty z silnikami parowymi, to one są trzymane za zwykłymi okrętami, tak żeby tamte brały na siebie lżejsze okręty drewniane ostrzał, żeby przypadkiem pocisk nie wysadził silnika, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Mhm. To są normalne strategie. To nie jest tak, że bitwy morskie nigdy nie miały żadnej strategii. Zupełnie inny sposób myślenia miały niż Total Wary na lądzie. W ogóle zawsze lubię w tych bitwach morskich Total Warowych i Age of Sail, nie? A ja miałem sytuację, gdzie tylko jedno działo wystrzeliło, bo tylko jedno było zmienione na takie lepsze, wiesz, żeby waliło lepszym pociskiem, nie? Dalej, nie? Mm-hmm. Wystrzeliło, trafiło w wrogi statek i zobaczyłem, jak rozpada się na setki kawałków w obłoku ognia, bo trafiło w prochownię i miałem takie, jak wielkiego pecha trzeba mieć? Mi się przypomniała ten bitwa na multi. W Shogunie Zmierz Samurajów, kiedy nieopatrznie zagrałem z Alekiem na bitwę morską. Pierwsze sekundy bitwy widzę tą torpedę lecącą w mój główny statek. Według mnie stwierdzenie, że Total Wary z bitwami morskimi nie mają racji bytu, są z dupy niesprawiedliwe. I jeżeli rzeczywiście Creative Assembly po prostu poszło głosem tego fanbase'u, że by wywalić bitwy morskie... Znaczy, bitwy morskie wymagały ulepszeń, bo one nie są jakieś idealnie zrobione w tych Total Warach. W każdej części przydałoby się, oczywiście w tych częściach, które są te bitwy morskie, przydałoby się przynajmniej trochę ulepszyć w pewnych aspektach. Jednakże Creative Assembly zamiast coś naprawić, to postanawia to usunąć. No. Bo nie opłaca im się tego naprawiać. Welp. No kurwa. Bunty... Co się stało? Nic, buntują się ludzie. Znaczy, w sumie nie ludzie, tylko drzewa, ale... Jeden kij. O, cześć. Macie armię. Fajnie. Znaczy, w sumie nie fajnie, ale damy sobie radę, chyba. O, te farmy są za moimi liniami, dobrze. Muszę zainwestować w siły morskie teraz. A teraz zamierzam opanować punkty handlowe wokół mojej wyspy i będziemy wypowiadać wojnę Amako. A jak ty sobie radzisz? Ty bijesz się za Amako? Ja biję się ze wszystkimi. Mam Total War. A to na twojej wyspie Miyoshi, to ty masz z nimi pokój, czy próbujesz ich zająć się skutecznie? To są moi przyjaciele. Da, mi się i w ogóle zaprzyjaźniłam się. Ej, jeżeli zrobię auto i stracę okręty, to się wkurzę. No i straciłem okręty. Ale ty masz pecha. Nie pecha, to jest normalne właśnie w tych bitwach morskich, że najcenniejsze okręty w bitwie, kobaje z łucznikami, są traktowane jako gorzej niż Ashigaru, tak naprawdę. I gra na potęgę je eliminuje. A ja przez ten czas buduję flotę kolejnych kupieckich okrętów. Już pieniędzy nie mam, dlaczego?
Bo okej, nie, wszystko się zgadza. Bo ja wydawałem pieniądze na budynki, jak ty miałaś turę jeszcze. I czy armię. Czy mogę wyjść z wami? Się zbuntują? Nie zbuntują się. Dobra, chodźcie tutaj. Nie wiem, czy już zajmować Amako, czy próbować najpierw te flotą opanować region naokoło. Przyda mi się, jak ich zaatakujesz. Tak? Dobra, no to przegrupuję wojska i będę ich atakować. Znaczy, to nie w tej turze, ale... A potrzebujesz pieniędzy jakiś? Nie, pieniędzy nie. No to tak, zaatakuję ich w kolejnej turze, aczkolwiek, no czy oni mają flotę jakąś w pobliżu? Mają. 4 okręty, dasz radę ich pokonać? Jeżeli nie masz kobai, to może być ciężko, ale mogę ci spróbować na posiłki niedługo. Ale gdzie mają flotę? Nie? No ty jebaś tą flotę. Ten? Przecież się port zablokują. No i co z tego? Okej, jak nie chcesz ode mnie pieniędzy, to dobrze. No co, ja w tym porcie buduję jednocześnie armię, więc... Flotę w sensie. Flotę, okej. Armię morską. No. O czym my to? Już zapomniałem, o czym gadaliśmy. Nie wiem, ale właśnie zobaczyłam na tym, na Wilkach Temerę, że Illumi napisała, że rozwaliła czołg snajperką Battlefield 1. O kurwa! Co jest? Nie, czekaj. Ja wykonam ultimate plan. Kurwa. Ojoj. A ty z Yamano masz wojnę też? Już ze wszystkim mam wojnę. Nie lubią cię coś. Daniny. Zaproponuj daniny. Gdzie ty masz tą armię całą swoją? W dwóch granicznych osadach. Nie do przyjęcia. To jest wszystko, co masz? Tak. Okej, to trzeba ci tutaj dopomóc. Czemu się tu buntujecie? A, dobra. Już wiem. No dobra. Yamana gdzie leży? Nie potrzebuję w przyczółku misiów nowych generałów. A właśnie, przecież... A Jezus Maria, już dawno mogłem to zrobić. Przecież jak ty jesteś w Radzie, nawet jak jesteś lojalny, to mogę ci dać coś... Dobra, to weź. Okej. Okay. Ty już w ogóle jesteś turbo lojalny w tym momencie. Przegrupujcie się. Weź i wypowiedz przynajmniej wojnę, żeby może się cofnęli. Okej. Okay. Zobaczmy, jakie mają sojusze. Amako. Nie mają żadnych sojuszy. A dyplomacja. Wypowiedz wojnę. Dobrze. Dyplomacja. Czy jest jakaś tutaj Yamano obojętność? A z Yamano ja bym mógł wypowiedzieć wojnę też, wiesz po co? Żebym mógł odbić ich port. A, ale Satomi mam. Czemu jest słabe Satomi? Nie podoba mi się to. Z Miyoshi masz sojusz. Pozwolisz, że wezmę z nimi handel? Okej. Okay. Hopa. Dobra. I czemu Satomi jest słabe? Boję się, że wezmę handel i się zainwestuję emocjonalnie w jakiś związek bez przyszłości. Ale macie dostatek. Czy za umowę handlową byście chcieli daninę? Żebyście mi dali. Coś średnio. Dobra, za darmo wezmę. Okej.
Teraz tak, 3800 dochodu. Nie przejdę niestety na ich terytorium, bo Illuminati zablokowali mi cieśninę, ale ze spokojem ogarniemy to zaraz. Dobra. Rodziny córki. Czarny generał się nie pierdoli. Raczej się właśnie pierdoli. Przepraszam. Hopa. Naprawiajcie się. Nie przypłynę ci teraz z odsieczą na port. Ale trudno. A Mako mogą się cofnąć jednak okrętami na sam fakt, wiesz, że wypowiedziałem im wojnę, nie? Znaczy bardziej liczę, że się armią cofną. Znaczy też, ale wiesz, o co mi chodzi. Mm. Dobra, która? Cofnęli się? Jeszcze nie byłeś tury. Nie. Mają przerażająco dużo łuczników. Chcesz to robić? Okopię się na górze. Będę się walczyć do ostatniego. Do ostatniego Harumibeja. No to jest właśnie problem, że łucznicy mogą cię po prostu powystrzelać. Tak jak strzelcy mają przewagę w obronie z bronią palną w zmierzchu samurajów, to tutaj, tam często mogłaś robić taktykę, że brałaś poborowych na zmierzch samurajów do obrony i nawet jak mieli przewagę strzelców, to oni musieli wchodzić na mury, nie? Bo inaczej cię nie trafią kulą, parabolą, nie? Nie, no mogli trafić, tutaj... tylko byli mniej skuteczni. Jeżeli wchodzisz za mur swój, w głąb placu, to z ziemi, z dołu strzelcy cię trafiali? Nie, ale trafiali jak byłam rozstawiona na murach, żeby do nich strzelać. Nie, ale właśnie mówię o tym, jakbyś miała poborowych w sensie tych, z włóczniami. Ashigaru. A, tych. Dobra. Ktoś wybył z naszego głosowego? Nie. Co? Nie, ja mam po prostu Starka, który nie będzie się odzywał. A. Zobaczmy. Ilumi weszło? No. A. Hej, Ilumi. Hej, Iluś. I też z godziną. Po tej bitwie zakończymy odcinek, dobrze? Aha. Będzie tak 20 parę minut, a ja lekko się tylko spóźnię. I będzie twoja tura do zapisu. Mhm. Kurde. Idą. Idą skurwysyny. Oni mają twarze Harumiweje? No, tak. Ale samuraje łucznicy są. Czyli to są iluminaci, że się tak wyrażę. O, z koni już zeszli od razu. Już? No. Nie umiem. Szybko, nie? A, ale komiadą zeszli rzeczywiście. To będzie ciekawe. Będzie to musi dużo tutaj się nawłazić. Szkoda, że nie zdążysz kolejny raz strzelić z tych. No się zaczyna. Dobra, to pójdzie się tu. My się odstawcie tu. I tutaj. Czy jak ci zajmują wieże, nie będąc na niej? A, teraz. Ale
ale głupie. Wieża zaczęło ci zajmować za nim. Tak, bo to kółko wychodzi poza mur. Znaczy, uważam, że jak twórca tego moda miał może dobry pomysł z tymi twierdzami, tak przekombinował. No. Miał dobre intencje. Ale dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Przepraszam. Jakieś szanse ci komp daje na wygranie tego? Nie. Na zdrowie. Dzięki. Na zdrowie! Dobra, weźmy to przyspieszmy, bo już widzę, że znowu jednostka mi się zawiesiła. Nie, te jednostki nie ogarniają tych osad, one są za małe dla nich. No a też zaleta sytuacji, że nie próbują cię maksymalnie wystrzelać, też próbują wejść na murę, nie? Więc to bardziej ich wykrwawi. No ja też teraz straciłem oddział, bo nie mogłam rozstawić mu włóczyni. No głupie to jest. Nie wygrasz tego niestety. Do boju! Drzewka, do boju! Ja muszę to zrobić w historii gdzieś. Tak Harumi weje. Idą na zatracenie, a Sara, do boju drzewka! Ale my nie jesteśmy... Dobra, krzaki, niech będzie! Tam po prostu wysyłasz kolejnych na zatracenie tych Harumi Weje, żeby łucznicy mieli jak najwięcej czasu, nie? Tak. Szkoda, że nie mają, nie wpadają w tryb walki do śmierci. A nie, walczyli do śmierci. Nie masz ognistych strzał, czy coś? W sumie. Naprawdę? No, nie mam. Zobaczymy, ile uda ci się zabić, który taki tryb hordy na platynie. A, tu ci włażą. A wyślij... A, no, zresztą za późno już. Mogłabyś cofnąć Harumi łuczników i tymi samurajami zawalczyć. Problem jest, że oni tak się moich rozkazów nie słuchają, bo ta mapa jest za ciasna. Znaczy wiesz, na niższym myślę, że nie byłoby problemu. Ten szczyt taki jest wąski strasznie, nie? No. Tutaj ci się nie ogarnęli na przykład wtedy ci Harumi, nie? Mhm. Dobra. No gdyby się nie pozawieszali, byłoby lepiej, nie? Nie, to jest problem tych map. Znaczy, to ogólnie Roma jednocześnie zjeba oblężenia, ponieważ połowa osad nie ma murów, znaczy ponad połowa. Ale z drugiej strony te, które mają mury, mają znacznie lepiej to zrobione niż szczególnie. No. Ja sobie przyjrzę się... Jak ci samuraje twoi ostatni walczą? A, na przyspieszeniu tak nic nie widać. Że chyba już nie żyją. Nie, jeszcze. A weź zwolnij na tych ostatnich. Nie chcę przekliknąć się. Za późno. No trudno. Trudno. Lubię ten The Last Stand w gruncie rzeczy. Tak czy owak, Giol zostało zajęte i
pytanie, czy możesz z tym fantem coś zrobić. Dużą szansą w takich przegranych jest to, że komputer często nie idzie za ciosem i na przykład oni na przykład zostaną w tym giolu przez jakiś czas. Miałem coś takiego teraz... Okej, nieważne. Masakra. I ty może wycofaj ty wojska z moje. Oni się wiesz, oni chcą traktat pokojowy? Nie przyjmuj, atakuj. Masz czas na jeszcze jedną bitwę? Co? Masz czas na jeszcze jedną bitwę? Pójdę się spytać, dobra? Daj mi chwilę. Okej. Plot twist. Osoba, z którą byłem z rodziny umówiony na 21.10, przez to, że jest 21.13, się na mnie obraziła i poszła spać. Więc teoretycznie mam czas do 22. Na 3 minuty spóźnienia, tak? No. Okej, okay, dobra. Ale to jest moja rodzina właśnie. No to kontynuujemy. Ale jest przerwa teraz, nie? Znaczy wracamy właśnie. W sensie? No z nagrywaniem. Okay, no? Jest przerwa teraz? Znaczy miałem... Nie, właśnie już nie. Już nie. Nie. Mi się jakoś zdawać zlep, bo się na spóźni. Mogę grać dalej, ale muszę być też ciszej, bo spoko. Wszyscy śpią już u mnie. Wszyscy mi przypomniałeś? No. Wczoraj to było? Czy przedwczoraj, jak graliśmy za jego Battlefronta na streamie, temu nie wiadomo dlaczego, co tam się odjebało na tym ORG, ale odpaliło mu ten nasz na głośnikach. Znaczy nie to na rodzinie, tylko w Battlefroncie. Tak, Battlefroncie to się zjebało i miał wiesz, połączenie telewizor, głośniki, a ona na jaku ja słyszę nazwy z nich i ja mam takie, co się dzieje? I ja miałem takie, czy krzyknąć murzyn, czy nie? Oczywiście, że tak. Nie krzyknęłaś? Jezus Maria, staczasz się. Nie, ale ja mówię, w Battlefroncie trójce powinni dodać tego Mace Windu, wtedy krzyczenie murzyn dawałoby nowego tego. Bo jak jest ten, z nowej teologii, ten murzyn film, to nie krzyczysz murzyn, tylko Taito, nie? A nie ma Windu? Nie ma. Windu jeszcze nie ma. Z prequeli jest ten Kenobi, Anakin i tam Yoda. Naprawdę? Nie ma... Wiesz co, bo to jest dosyć specyficzne. Dziwnie to zrobili, nie? Ci bohaterowie są ciągle dodawani i to będzie tam rozwinięcie tego, bo... Dziwnie fakt, znaczy, taka ciągle żyje i fajnie, że ją rozwijają, bo naprawdę jest spoko i właśnie trzeba ją tylko rozwijać. Bo to jest trochę dziwne, nie? Na przykład Republika Galaktyczna, klony mają więcej malowań, skinów i tak dalej niż wszystkie inne frakcje razem wzięte. Ale mają na przykład tylko 3 bohaterów. W momencie, w którym Rebelia, która praktycznie nie ma tych malowań, ma kływa Leje, Lando, Hanna, Chewbacca, Luka i tak dalej, nie? No. I takie what the fuck, nie? Chewbacca przez to występuje także w tych, w... W tych, w tej nowej teologii, nie? Znaczy w prequelach. Żeby ten... Nic nie, łuki są wykrywane, nie chyba Chewbacca. Chewbacca też jest. Co? Jest on występuje w sumie w każdych czasach. Jest łuki jako klasa i łuki jako Chewbacca. A, czy to jest... No cóż, prawda. No. Wiesz co jest śmieszne? Bo jako bohater, który możecie wkrywać z BB-8 i BB-9, nie? W sensie te roboty, nie? Mhm. Staje, wiesz jakie to jest wpływające? Strzelacie się. Ogromna potyczka, nie? Tony pocisków, nie? I widzisz, jak w kierunku twoich nóg zapierdala małe gówno z tym paliżującym pądem. I masz takie, kurwa, gówno! Nie, w sensie, ja uznaję, że ludzie, którzy... Że DICE, tworząc BB-8 w tej grze, stworzyło, kurwa, najbardziej wpływającą dla mnie jednostkę, jak, kurwa, istnieje. Bo to jest często tak, wiesz, walczysz, giniesz, twoi towarzysze, tona walki. Nie wiem, bohaterstwo, wszystko to, co kochasz w strzelankach i tak dalej, nie? W kooperacyjnych no. Z graczami. I widzisz, jak to małe gówno szarżuje i ten z miotaczem syn spali za toem albo wypuszcza te liny i zaczyna się kręcić jak gówno w przemli, zabijając wszystkich. I ja mam takie, nie! Dlaczego on zawsze się pojawia, kiedy jest dobrze, nie?
W ogóle grałyście w Star Wars Battlefront pierwsze, jakie powstały? Klasyczne ja grałam. Ona grała, a ja planuję zagrać. Ja wiem, że to pewnie się nie umywa dla was, ale ja mam duże sentymenty do jedynki pierwszego Star Wars Battlefronta, bo to była jedna z pierwszych gier Star Wars, jakie ogrywałem za dzieciaka. Dla mnie to była pierwsza i bardzo dobrze pamiętam, kiedy odpaliłem tę grę na PlayStation 2. Akurat byłam chwilę po obejrzeniu Zemsty Sithów, tak by the way, w tej samej tygodniu. A to już dwójka chyba wtedy wychodziła, nie? Tak, ale ja wiesz, ja byłam trochę spóźniona ze wszystkim jeszcze. To tak smutno zabrzmiało. Znaczy, ja ten... Jak ja oglądałem, wiesz, Zemsty Sithów i tak dalej, nie? To było takie wow, nie? W sensie pierwszy raz oglądałem bez nawodu, tak, że... A, czyli chyba według mnie najlepsza część sagi całej to był twój pierwszy film, więc teoretycznie dalej już było z górki. Ogólnie, jak mam być, co by niektórym się nie spodobać, według mnie Battlefront 2 jest godnym następcą klasycznej Battlefront. Ale ten dwójka w sensie dzisiejszy, bo wiesz, tak, są dwa na tej zasadzie. Tak, mówię dzisiejszy, a nie klasyczne, nie? Bo jedynka i dwójka klasyczne z 2005 i 3. Nie? No ale kampania single jest zjebana. Znaczy jest... Znaczy kampania... Czekaj, a wy znacie fabułę kampanii single, czy... Ale... Bo nie chcę spoilerować. Której? Tej Battlefronta dwójki, czy tego... Dwójki klasy... dzisiejszej. No tak, go. I według mnie... A czy Sara, bo widziałem, tam wrzucała odcinek, tak, nie wiem, czy zna fabułę. Znaczy, nie chcę spoilerować. Jeszcze nie całą. Znaczy, ale szczerze, jest, spoko jest fabulanie i tak dalej, tylko że... To co już niestety wie, ale no Disney, nie? Sprawy, nie? To psuje całe widzę, nie? Patrząc po Watcher 1 w tym, czy Mandalorianie, myślę, że niekoniecznie Disney. Czy też w Avengersach Infinity War. Fakt faktem Disney i nadal robi familijne kino i gry, produkcje, ale to wcale nie wyklucza, że nie mogą czasami dawać swobody artystycznej. Ale to bardziej, bardziej chodzi o to, że... Bardziej mi chodzi o to, że cała fabuła, nie, jest spoko. Ale w momencie, w którym zaczynasz przypominać sobie fabułę i to, co jak Disney stworzył, nie? Na przykład cały ten dodatek o dochodzenie, nie? Do tej gry, nie? No. Fabularny dodatek oczywiście, który jest za darmo i tak dalej, nie? Ja miałem takie straszne, ja pierdolę. Ej, to byłoby fajne, gdyby oni walczyli na przykład ze sztukami Imperium czy coś i to byłaby jakby preludium do na przykład kolejnej wojny, nie? W sensie, chodzi o to, że kampania w Battlefroncie dwójce musiała się dopasować do disneyowskiej wersji historii. I to jest historii. Jedyna według mnie zła rzecz w tym, bo przez to, że musieli dopasować się do Disneya, to jak przejdziesz te 8 godzin fabularnych, masz takie straszne, że to byłoby dobre, gdyby Disney nie zrobił chujowych filmów i nie wpierdolił takich gówno do kanonu. Bo ja myślę, że DICE, robiąc tę kampanię, naprawdę bardzo fajną historię złożyło z tego, nie? Ale nawet odrodzenie jest wstępem prawdopodobnie do jeszcze czegoś nowego, nie? Ale to całe wszystko, wydźwięk ci psuje to, że ten cały najwyższy porządek i tak dalej, ta wojna, którą stworzył Disney, totalnie nie trzyma się kupy, jest dziwna i nie potrafisz to okupić, nie? Bo jesteś w stanie kupić te walki między Imperium a Rebeliantami, bo to jest dobrze zrobione, nie? Ale nie jesteś w stanie kupić, że nagle w dodatku, kiedy już walczycie przeciwko najwyższemu porządkowi, oni mają dziesiątki tysięcy statków, największą armię w galaktyce magicznej i tak dalej. Nowa Republika to w ogóle upadła podczas tej gry w 5 sekund, nie? I masz takie... Co się kurwa stało? Ile kosztuje Star Wars Battlefront 2 dzisiejszy? A my kupiłyśmy za 35 zł, ale to była promocja. I pewnie będzie niedługo kolejna po święta, nie? Ale tak to chyba 70-80 zł jakoś, nie? Nie pamiętam w tej chwili. Ja osobiście po graniu w to stwierdzam, że gdyby nie fakt, że EA wychujało nas na pieniądze za Battlefielda 5, je przy EA, to bym była gotowa zapłacić pełną cenę tej gry, te 80 zł obecne. Co tam widziałem, że tak mniej więcej tak średnio cena jest taka. Dlatego, bo według mnie jest warta tych pieniędzy, bo jest naprawdę nowa. Tylko że no, została zrobiona kosztem Battlefielda 5 i ludzie, którzy zagrali Battlefielda 5, zapłacili za te, właściwie na tę pieniądze, za które nie dostali. Hmm.
Wiesz, dla mnie problemem jest obecnie, że ja widzę, jak bardzo podjarana jesteś Star Warsami Battlefront 2, ale nie stać mnie i brata na razie, żebyśmy Stary, dołączyli do was. Kipka. Na wszystko będzie czas, nie? Jeżeli chodziłoby o pierwszego Star Wars Battlefront jedynkę, tą oryginalną jedynkę, a może przerzucimy tę dyskusję na kolejny odcinek, bo mamy chyba mamy 40 minut. No, myślę, dobrze. Że dobry pomysł to będzie. No to tak zróbmy też. Mam nadzieję, że odcinek się wam w miarę podobał i zapraszam was do kolejnych. Bye, bye. Papatki. Pa.